Ja. Ratatatata. Nie wiem, czy tak się nazywa ten łuk, czy to jest jakiś, nie wiem, śmieszek. Co? Lekki łuk stworzony tak, aby dało się trzymać w palcach kilka strzał i puszczać je szybko po jedną po drugiej. Jak karabin maszynowy. Śmieszki z Ubisoftu. Ej, guys. Tekstury mnie ukradli. Te, które mi mędy ukradły. Pam, 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 pam. Mogę? Nie mogę zwiększyć. LOL? Zastosuj. Czy ten Ubisoft coś zezwolił po tej aktualizacji, że musiał mi najniższe ustawienia ustawić? Czy nie wiem, Nvidia GeForce Experience samo sobie postanowiło mi zniżyć w Macu ustawienia. Jeżeli trzeba było restartować aż tak często, kiedy tego nie jestem taki pewien. Locie grafę zmienią. To też nie jest takie jednoznaczne. To zależy, co uznajemy za kiedyś. Czy to, co było 10 lat temu, czy 20, 30. Bo 10 lat temu jeszcze takie rzeczy to był standard. Włączanie podczas zmiany. 15 lat temu zdarzało się. 20 to faktycznie nie było to takie częste. Ci, że wiram tak ja. I don't have pojęcie. Zresztą ja powiem to. 2700. Chwila, bo tu jest jakiś skarb. Jak się latało tym ptakiem? To jest konia, nic z konia, chcę ptaszka. O, jest ptaszek. Szuku, szuku, szuku. Więcej rzeczy do szukania. Jakieś kupy. Pokażcie mi dolet. Ja jestem tutaj, mam iść tam. Ale kusi mnie, żeby pójść sobie tu. A następnie tu. Później pójdę tu, tu i tu. Brzmi jak plan. Jakaś łódka, halo. O, jest.
Jak się cofa? Krokodyl mnie atakuje? Te znaki zapytania do miejscówki, to odblokowuje je jak te wieże wal. A wiesz, nawet nie zauważysz, nie. Te pytaniki po prostu są. A wieże tutaj, te wieże z tego co zauważyłem. O kurde. Hipciu atakuje mnie. Ujrzesz o... A wieże z tego co zauważyłem, to tylko są tutaj po to, żebyśmy mogli... Fak, co mnie atakuje? A, sam się je podpaliłem, no dobra. Wieże są tutaj tylko po to, żebyśmy mogli się szybciej poruszać. To są takie fast travel pointy. Wieże teraz tutaj nic nie mają do czynienia. Wszystkie pytajniki mamy pokazane na mapie. Jeżeli mamy pokazane coś pod tymi pytajnikami. Tu jest schemat faktycznie... O, tu jest schemat faktycznie taki sam, jak w tym. Jak w Skyrimie. Także no... Serio, Ubisoft może nie to... Nie jest to jakaś super oryginalna gra, ale to jest gra bardzo dobrze zrobiona. Ubisoft odrobiło powiedzmy... Tak... odrobiło pracę domową. I zrobiło całkiem przyjemny tytuł. Co tam jest? Jakieś jeźpi. Pytanie kolejne. Pokażcie mi mapkę. Teraz tak, i lecimy tutaj. No trochę daleko to jest. I tak, żeby to zrobić, muszę jeszcze miękkiej skóry troszkę pozdobywać. Dobra. Ciekawe, ile już ty fast speedrun tej gry myśla. Tak się konia przywołuje. Nie, tak się... Tak się wołało na tych gości. No, cześć, płotka. A, tutaj przecież... Ja już chciałem spamować X-a, jak to było w przypadku Red Dead Redemption. Spamując X-a, koń szybciej jechał. Nawyki. Pam pa, jam, pam pam. Już znowu te same nawyki. Skoro tu już jestem, to sobie skóry trochę pozbieram. Więc na padzie masz jakiś autoaim odpalony? Tak, mam wspomaganie celowania. Rzecz, że w ogóle nie potrafię celować się na padzie. Co widzieliście przecież po przykładzie Mass Effecta. Jest Mass Effecta. Red Dead Redemption. A tylko Mass Effecta, mam ochotę w kiedyś zagrać go na streamie. Dobra, senu. Tak, mam tutaj mamy artefakcik. Kapitan. Tylko 8 poziom, więc easy peasy.
Hey, hold on. Hey, hold on. Drunk today. Czekaj, jak się grało, czekaj. Tak, ta rycza była? Da? A, tak jest obrona. Chwila, chwila. Próbuję sobie... A, dobra, tak są uniki. A, myślałem, że mu łapę odcięłem. Speedrun Origin, 6 godzin. O matko, przydaj się, no ładnie. Wiesz, jakoś mnie to nie dziwi. Jak ja grałem 4 godziny... Jak ja grając 4 godziny mam już 12% gry zrobione. Czy prawda jest coś taka, że tu wszystko robię? Także no ja całą grę skompletuję w jakieś 30 godzin, myślę. Mapka. Tutaj wszystko. Tu jest jakiś pytajnik, no ale... Nie, do tego pytajnika nie chcę iść. Tu mamy tak góry. Dobra, to sensownie będzie tutaj wrócić, później tak i tak. A przypomnijcie mi, jak się w ogóle robi zabójstwo... A, jak się robi zabójstwo z powietrza. A właśnie, a propos, sobie mieczyk jakiś kupiłem, za ciężko zarobione... Nie wiem, uczciwe pieniążki. To jest to chyba. Kiepskie. Co tu mogę? Więc zwiększ obrażenia przy walce więc, to jest fajne. Zwiększ mocny strzał, to też może się przydać. Przy obrażeniach z dystansu. Nie, to sobie zwiększę teraz w takim razie. Będę... muszę znaleźć tą miękką skórę. Senu. O nie, tu są... Dobra. To tutaj wezmę tą skórę, bo tam są jakieś niebezpieczne zwierzaczki. Tu sobie zapoluję. Sosolki, koniku, sosolki, płotko. Zdradziłem się. Z dromaderem. Dość mało tej skóry. O, tu jeszcze jest. Dobra, styknie mi na ulepszenie. 3 skórki jeszcze stały. To trudno. Pyk. A właśnie. Ukryć zdjęcia chciałem. O wiele lepiej. Kiedy ja dostałem w ogóle? Kto mnie atakuje?
Jak ile dostałem kaptur? Jeszcze jakoś niedawno nie miałem w ogóle kaptury. Ciekawe. Jedny. Stać mi już? Stać. No oczywiście. O Jezu, trochę więcej tej skóry muszę zdobyć. Dobra, i co to za lokacja? No tak, baza. Tam kapitana. Myślę, że go zabiję we śnie. Jakaś kusza, to jest skarb. Ja ci dam dudaj. Okej, now I'm out. Przy okazji lecimy tutaj. Zadanka, nieważne. Broń. Coś mam lepszego? No. Zdolności, jeden punkt tylko. Pijące, dobra. Z miecz. Aha, tak to wygląda. Jak się bomby używa dymnej. Opcje. Stojowanko. Impuls animusa, to tak, to wiem. Trzymać? Nie. A, dobra. Coś mi się to nie działało, tak bym chciał. Chyba, że mam wybrać. A
Ej, bo ja tu w ogóle nie mam tych bomb dymnych. Aha, po ataku wręcz. No dziwne. Siąłam poteczko. O kurde. Tu jest ten pytajnik. Pewnie mam jakieś znajdźki do znalezienia. A co to? Bocian! Demet, zabiłem bociana. No tak, artefakty. Dużo tych artefaktów? Jeden tylko? Akceptowalnie. Teraz jeszcze... O, tu się pojawił kolejny pytajnik. No jak w Skyrimie. W sumie nawet nieźle to wyszło, Yubi. Zrobili Asasyna w klimatach... Tfu. Zrobili Skyrim o Wiedźmina w klimatach... Asasyna. Wow, one hit, one kill. Aktualnie mapę świata. I co, mapa świata też się aktualnie? Znaczy, no nie ma tu jakiegoś dużego wpływu. Damn it! O, ale żyje. Zwierzątka? W okolicy jakieś są.
jest ok. I should be cautious around here. Zróbmy to w starym stylu. Ktoś jeszcze? O kurde, kapitan. Z kapitanem to już nie ma tak lekko. Dobra, bo jeszcze umiem z ręki z tych debili. Follow me, my brothers. Debil. No debil. Dobra. A, tu jest. Czekaj, co tam pisaliście? Bo mi znowu czat uciekł. Play Unknown życzy twórcom batalionu udanego startu Early Access. To pocałunek śmierci. Wiesz, lepiej bym tego nie ujął. To jest takie troszkę sarkastyczne, że tak powiem. Bo nie wiedzą, że batalion umrze. Się wyśmiewają. My się tak wyśmiewają z nich. No i dobra, wszystko teoretycznie. Tutaj tak, 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 tak. Zostało tu jeszcze kilka takich pierdołek. Ale tym pierdołkami zajmę się kiedy indziej. Tutaj wszystkie pierdołki zaliczyłem. To jest kolejny teren, którego nie chcę załatwiać. W CV wszystko, chyba że coś pominąłem. W sumie sobie tak, nieukończone lokacje, o właśnie. O właśnie, da tu już wszystko. Czyli możemy lecieć tutaj. Są po drodze jakieś zwierzątka? Zwierzątek jest zwierzątek. Ale nie chcę ptaszków. Nie no, liczę na to, że... Do mojej wypłaty batalion nie umrze.
Jakiego mam dobrego łożełka? Ja w ogóle patrzcie, ile tam ptaszków jest, które sobie poleciały. Dammit. Dobra skóra nie jest zła. A i tak muszę tego jeszcze zdobyć dużo. Ja nie skóry mam, tylko tej twardej skóry, czyli trzeba krokodylów trochę poubijać. No dobra. Mogę to zrobić. W sumie dlaczego idę na piechtakę? Chodź płotko. For you, Aya. 25 punktów doświadczenia. No nie wierzę. Czekaj, to tu jest jak Aleksandria. To tu jest druga część miasta, tak? Co? Kowala przy okazji skoczy, co jest? Wiem do kowala iść. Gdzie jest ten kowal? Tu jest ten... Tu jest kowal. Ma coś fajnego? Panie, pan nie ma nic fajnego. Tego nie mogę ulepszyć. No to też by nie stać, ale mogę coś sprzedać. I sobie ulepszę coś z tych złotych, ten kieł. Tutaj jest znacznik, a jest coś pod ha. Pytajnik jakiś. Ciekawe, czy wyjdę po takiej pionowej ścianie. Tak, wyjdę po takiej pionowej ścianie. Ej, za co on się chwyta? Ta ściana jest pionowa. Dla Ezio to byłoby niedopuszczalne. Co, kolego? Oran
W sumie troszkę jedzie mi... troszkę jedzie mi tutaj asasynem Brotherhoodem. Serapis. Serapis. The snake will get his answer. Oj, mam konsolowe spadki FPS-ów. A, dobra. Tylko takie chwilowe spadki. To muszę do środka wejść, co? Ale skoro tu już jestem, mogę zrobić skoku wiary? Mogę tu do środka wejść, nie wiem, jakimiś drzwiami? No, szacunek, Bestus. Fajnie, jakby każda gra miała takie opisy. Bo niektóre rzeczy to są jakieś czarne magie, o których się pierwszy raz słyszy i... Kurde, no zastanawiasz się, co się stanie, jak to wyłączysz. Co się stanie, jak to włączysz. I fajnie też, że ma Ubisoft takiego coś, że pokazuje, ile ci pamięci VRAM żyra te rzeczy. Ostatnio Bagieta 4 taką rzecz miało. Nie, dobra. Świadomość tego, że to nie jest konsola, trochę mnie boli. Ale dobra, anti-aliasing, zostawmy, cienie. Panie, przecież cienie to jest... coś, co najwięcej żera. Szczegóły zostawię, teselację, teselację... Mgła. Do widzenia. Woda to jest woda. Nie da, to sobie wysokie zostawię. Nie chcę schodzić niżej niż wysoki. Teselację zmniejsz... Teselacja mi też niewiele daje, widzę. Szczegółowość też niespecjalnie. Co tak dużo żyje? Szczegóły. Teren. Nie no, chcę takich chmury. Ej, pokazują, co się zmieni. Właśnie teraz tak zauważyłem. Musi być ultra wysokie. Nie wysokie. Wysokie.
Nie, tu nie ma o czym mówić. I nie ma trawy. No. Tak nie zauważę. Ej, tutaj nie ma różnicy jeśli chodzi o tą mgłę. Wysoko, odbicie. To tak, chmury muszą być. Zostawię tutaj. Ale naprawdę szanuję Ubisoft, że zrobiło coś takiego, że pokazało jak wygląda, będzie wyglądała gra po zmianie ustawień. Każdy kurde powinien tak zrobić. Przynajmniej każda, wiadomo, wysokobudżetowa firma. Nie tylko opisy, czy opisy jak najbardziej są potrzebne i mało kto ich używa, ale też takie pokazanie tych różnic. Tego tu już chyba nikt nie robi. Tak samo jak nikt nie robi, nie pokazuje życia VRAM-u. Znaczy, już coraz więcej gier to robi. Na przykład pamiętam, że w Call of Duty Modern Warfare Remastered takie było coś. GTA 4 na pewno tak miał, więc gry Rockstar na pewno mają. No i gry Ubisoft od jakiegoś czasu zauważyłem. Assassin's Creed Syndicate miał ostatnio, z tego co pamiętam, na 100%. Teraz Origins i Watch Dogs nie pamiętam, to mówiąc. Spoko. To mnie zdenerwowało, jak ja wiem, że trzeba resetować grę, nawet jak jedną rzecz ustawiając zmierz. Znaczy dobra, to jeszcze da się przełknąć, bo gra się szybko uruchamia. Jako tako. Siema Femo. Ale nie, akurat szanuję Ubisoft, że takie podejście do opcji. Żadna firma nie jest, myślę, że nie robi czegoś takiego. Naprawdę, co będzie nie mówić o Ubisoftie, ta firma zyskuje mocno w moich oczach. No już robią dobre gry, no koniec końców dobre gry. No to jeszcze mimo wszystko, no... dbają takie szczegóły. Rozumiem, czasami jak takie, wiadomo, jak to duże firmy mają, podejmują złe decyzje i tyle. A Ubisoft jest całkiem porządną firmą. Bo powiedzmy sobie szczerze, za co nienawidzimy Ubisoft? Za skopane optymalizacje gier na premierę, niektórych gier, za downgrade graficzne. W zasadzie to tyle. Czasami z obiecowanie gruszek na wierzbie. Ale to każda firma robi. A to mimo wszystko się Ubisoftowi najbardziej obrywa. Bo jakby mi patrzeć, oni gry robią naprawdę bardzo dobre, które im się podobają. O Assassinach nie mogę z głosu powiedzieć. O Watch Dogs mi się naprawdę podobają. Ale to głównie o tych gry, mówię o tych grach typu A. Podobno coś zmieniałem w Rainbow Six i w sumie część mówi, że spoko, a część, że jeszcze większy skam. Nie powie, nie, co? NK powie, co się dzieje z tym, co? Despite the fact that the ruling pharaoh is given to arbitrary and despotic decrees, here at the library we support free. A, niech ktoś. NK, mi się NK skojarzy z naszą klasą. Now what? A to jest już to stare pokolenie. Where is Aya? Ah, Serapis. I wrote a tragic comic pastoral epic centered on him. Ah. You're by, I guess. I has eager to see you. What she said? Quickly, follow me.
Ogólnie Bayonetta 2 chodzi w 60 FPS-ach na Switchu. Już wyszła? This library is for serious scholars only. She is in hiding. Who are you? Ah, interested in Homeric verse, eh? This way, please. I am Aya's cousin, Phanos. Ah, yes, Phanos. Nice to meet you in person. Tell me what is happening with Aya. Ja, Nel, mam dużą bibliotekę. Gennadios sent his men on a house-to-house search. Often they drag people into the street and torture them. Kiedyś to mieli książki. Typical of the system we live under. Gennadios. W tym miesiącu wychodzi. A monster. Czyli nie jest jeszcze pewne, że będzie 60 FPS na Switchu. A są to jedynie obietnice Nintendo. I have a very powerful friend. Dobrze zgaduję? No doubt you have heard of him. I have not. You will. In any case, he made a hiding place available to Aya after she ran into trouble. But what happened? You do not answer me. It is a mess of political intrigue. She will explain all, fear not. Jest pewne, bo ja sam już dostęp i nagrali gameplaye. Look! Spoko. He thinks he's a poet. The modern Sophocles. You must hear his epic poem. This is as far as I go. Oda do starej kozy? Ja chcę przeczytać Oda do starej kozy. Zbadaj studnię, no dobra. Right there. Have a little faith. I must get back. Good luck, my friend. Come visit me at the theater. There are many things to do in Alexandria. Gujom, co? No dobrze. A jakby tu nie było wody, kolego? Nurkuj. Już tu nie ma co nurkować. Wczytałby G. Okej, przeczytałem. Dalej skam. 720p incoming? Co? Ale co to jest, o co chodzi? W sensie co, że nie odpalisz baterionu więcej niż 720? Kurde, musisz zrobić upgrade kompa. Ej, no notatki, ja chciałem notatkę poczytać. Ten doszedł do poziomu 720p. O kurde, GG, man! We only have each other. Without him, what? Let us be together. Us two. Each to each. Jak na matkę, która straciła dziecko, to troszkę, no... I have news. You are scarred by justice. I bludgeoned Medunamun with this. I hate that we have to do these things. But I am grateful that you did. If I am honest. Czemu nie ma sceny? Bo tak jest tylko 18+. O! A nie, to tylko golonko. I've missed your touch. I have missed touching you. Ej, on miał fajną brodę. I killed as well. Actaeon. I hunted him down and discovered a mask in his room. When he returned, I forced him to wear it. Ej, ona goli mu brodę czy głowę? Czy skronie? Aya. But I was careless. Another of the masked ones tracked me to my home. It was even more difficult. We have one more.
Then we will be done. Ej, cenzura jakaś. A, dobra, dzięki Ubisoft. Na tobie zawsze można liczyć. Look at this. I took it from Acteon. Apollodorus tells me it is a papyrus from the Royal Council, which means the snake is in Ptolemy's court. How does this Apollodorus know these things? He has informants everywhere because of his work with Cleopatra. But Cleopatra? She's been declared a criminal. By her treacherous brother, yes. She plans to take back the throne. She wants the snake dead as much as we do. And she trusts me. She gave me this to slit his throat. It's an ancient blade that killed the tyrant Xerxes. A weapon of justice. Whoa, dostał ostrze! Genius. I will go to the palace and discover who uses the seal of the snake. And I will use this. Yeah, dostałem ostrze upięte. He spends his time at the bathhouse. Go search the palace while he's away. A liczyłem na to, że no będzie to troszkę. Nie wiem. In addition to the snake, I will see what I can learn of this guy and silence him. Będzie dramatyczne. Discover who the snake is and show him the face of death. I'll meet you at the Paneum when you have killed both the snake and Gennadios. My heart. Jakoś Ubisoft? Ej, co to tam? Co Dezen? Co Ubisoft? Co Femo? Co? Co? Zawsze można liczyć. Ty faktycznie. Look at this. Lol, nie zauważyłem tego. Liczyć. Liczyć. Look at this. Liczyć. Nie zauważyłem tego. Mistrz jakiś ma nadludzkie oko. O Jezus, znowu odpalam. Pilotem musiał przychodzić na konsolę. No cóż, zdarzają się i takie śmieszki. Jest ukryte ostrze. Kurde, maksujemy. I maksuję ukryte ostrze i armor. Czyli nam został jeszcze wąż do załatwienia. I domyślam się, że po tym zacznie się już taka prawdziwa historia asasynowa. Thanks until I see you again. As does mine, my love. O. Prześcieradła, co? Mapka? Tu jest gdzieś tam na górze, tylko jak ja tam na górę wejdę, to będę ten papirus. Bajek pijany. What's this? That leads to the docks. I can't believe Phanos had you go through the pit. Tak, chowaj tego miecza. Dobra. Spindio, spindio.
Ja nie wyjdę. Ja nie wyjdę. Jezu, ale w tej całej bibliotece jest masa papirusów. Ej, w ogóle dalej jest Red Dead Redemption. No nie ma już. Jak wchodziłem. Nie, tu już jest powalony, od rana gramy w tego przecież. Tu już jest szalony. Chyba znalazłem papirus. Nie no, Twitch zawsze nie działa. To nie jest nic nowego. Dobra. Trzeba troszkę misijek porobić. Kończone. A lokacje. Łuki, zdjęcie dobre. Trzeba pojawić to, co się jeszcze nie pojawiło, żeby zrobić jak najszybciej level. Więc wymaksuję chyba tą lokację. No. Ogarnę te zadanka poboczne. Ile już gramy w Assassina? Nie zobaczę. A, od godziny 21 minut. Jak dobrze, że napisaliście tę komendę. Dlaczego odnoszę wrażenie, że ta niebieska misja będzie bardzo dziwną misją? To jest jakaś... się boję. Mogę kupić se konia. Po skrzynie. Skrzynki! Skrzynia Heka. Zawiera jedną rzadką, legendarną broń lub tarczę, co z czasem i coś jeszcze cenniejszego. Otwiera. O Jezu. No bardziej sprzedają lootboxy. I sell you what you want. You need it, I have it. If I don't have it, you don't need it. Redda has your back in these desolate lands. You are but a boy. How did you come by such fine treasure? Plucked from the ancient lands of the desert, the sunken vessels of the Nile, refined by handmaidens of the gods. Weaponry forged in Nubian mines, Elven jewels and Assyrian treasures. I have it all. I see. There's lootbox boy. You are well traveled for such a young man. Old wisdom, Ned. I have acquired from long nights in the desert with my camel. I will see what you have. Come, look around. If you want good, Ned, I have other jobs too. Co to było? Co to był za odgłos? Mam dwie takie tańsze. A tych to nie sprzedaje. Aha, czyli tamto to nie było coś, czego jeszcze nie odblokowałem. Że nie mogę tam tego ostrza wysunąć.
Zawsze fajnie się bawiło w poprzednich częściach syna, gdy można było tak oszczę wysunąć sobie tak ciu, ciu. I przypadkiem kogoś zadźgałeś. To było fajnie. Strange to see bodies left out like this. The embalmer must know more. A to są psy. Pa. I znowu ten błąd. Chyba z powolnym jest Fima. W zasadzie Sławek nie widział poprawnie. Chyba coś ostatnio nie działa, co? What happened? They were just brought here, Magi. A family struck down by the sword. Only the daughter, Ira, survived. She carried them here one by one. Poor girl. All by herself now. A tragic story. Tragic indeed. Where is she now? You can find her on the abandoned date farm near the road where her family died. Oh. Ira sounds like a woman worth meeting. Ej, mam takie małe pytanko, czy... Albo nie. Nie będę zadawał tego pytania, bo nie chcę znać odpowiedzi. Ciekawi mnie po prostu, czy będą... W tej części będziemy mieć jakieś własne bractwo asasynów. Bo jak domyślam się, ja, czyli Bajek i wraz z jego żoną Ayą, założymy bractwo asasynów, będziemy pierwszymi mistrzami asasynów. Co za tym idzie... O kurde, co to jest? Wąż! O kurde, to żyje jeszcze! Co za tym idzie? Pytanie, czy będziemy mieć własne bractwo. Będziemy zakładać sobie bractwo jak w Brotherhoodzie, Revelation, czy w Trójce nawet. W sumie w każdej chyba części Assassin's takie było coś. Wiadomo, poza jedynką, dwójką i chyba Unity, nie pamiętam jak... Ja w ogóle nic nie pamiętam, co było w Unity. W Unity to przespeedonowałem, poleciałem z jednej misji do drugiej fabularnej i tyle. A i tak nic nie pamiętam. Płotka. Ile z... To jest moja zwierzyna. Auto-aim. Łapie, gram na padzie. Ja na padzie nie potrafię grać inaczej niż bez auto-aima. Sorry, że no urodziłem się z klawiaturą, myszką, a nie z padem. Jakbym miał sam celować, to by mi to pół roku zeszło. Te wilce by mnie już zżarły. Soldiers, they must be looking for Iras. Best lay low. And hope she does too. Film taki pilot, że stopami celowałby na padzie. No, domyślam się. Here, vigilant. Ah. What have I found here? Nowe zadanie. I trafiałby. Na pewno. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. A, muszę tam twardą skórę znaleźć ekwipunek. Jakiś inny papisły. Pomści. Hmm.
I o wiele lepiej, jak ma się ostrzał Peter. Na co się będę w ogóle bawił? O kurde. Mam Steampada. Zaraz może być Wasted. Nie, tam Wasted. Ja jestem po prostu the best player. Hail in peace, Iras. All I want is to speak with you. The last monk to say so. Murdered my family. I've come to help you, Iras. How do you come to know my name? A priest told me of you. My kin have owned this land for centuries, but left it barren until now. A soldier came to us, saying his master held a deed of sale. My father refused to concede the property. Then, well, the rest is as you know it. What will you do? The farm is my birthright. I will work it as long as I can. I can ensure you are not harassed by soldiers. You may try. The villa they spoke of lies northwest of here. On the road to Alexandria. You're spinning me. If you fail, tell the world I died preserving my family's legacy. Zadanie, to jest inna misja. O Jezus, ta misja jest dalej. Jest tutaj aż. No dobra, łódka. Nie przydać, że tą płotkę. Jedziemy. Daleko Aleksandry. O panie. A letter on fine papyrus. Sophronios. Yet another man made butcher for the sake of wealth. Płyteczka. Cześć. Wallhack, no Wallhack.
Opie. W końcu dożyliśmy czasów, gdzie w grach są legalne cheaty. Te cheaty są wbudowane w rozgrywkę. Wallhack, hide auto aim. Teleportowanie się pomiędzy miejscami. Płotko, powiedz mi, przejdziesz przez wodę, przejdź przez wodę, przejdź przez... Płotka nie przejdzie przez wodę. Umiesz pływać... O kurde! A w sumie, skoro tu już jest krokodylek... Troszkę skórki sobie zbiorę. Kto mnie atakuje tutaj? A, ja sam siebie. Okej. Tam jest krokodyl. Nie, tak, tam jest krokodyl, ale dobra, szki z tym krokodylem. Dzień dobry, Jośku. Nie polecam zapisów na PWL. Gdzie mnie nie męczy jazda po tej mapie? Znaczy, no, jazda jest za... Jazda jest za wolna, to na pewno. Powinna być opcja sprintu czy galopu. Ale nie męczę jakoś tak. No popatrz, jak się z Ośku zrobili. Zrobili cię w buca. A co to jest ten PWL? Ha? Ha? I inne pytanie, ważniejsze. W których czasach się rozgrywa gra? Pakiety. Mogę coś kupić? Jakieś pakiety helixowe. Zbroje. Ten jednorożec jest fajny. Ten kun jest fajny. Ten jednorożec. Ten opis mnie niszczył. Ten opis mistrzowski. Politechnika Wrocławska. A. Politechnika Warszawska. A. Prywatna wiadomość. A. Jednobłąd. Kurde, muszę mieć jednobłęda. Jednobłąd. Ha, ha. Ale fajny są żarcik. Jednobłąd. Bo jednorożec i wielbłąd, ale jedno błąd, że błąd, rozumiecie? Pojedynczy błąd. Cwane. Takie czołki. Czy to Wolka właśnie wydałeś wirtualną kryptowalutę? Tak, a co? Nie, no mikro płatności. Nie, no co ja zrobiłem? Ale fajnego kuja kupiłem. Jestem jak prawdziwy asasin. Tell Liras of this if I see her again. Huh.
Aż się boję zobaczyć, co jest nad... co jest... co w tym linku jest. Dobra. Ważniejsze. Ajaja! To jest tu, tak? O, tu jest jakiś znaczek, którego wcześniej nie widziałem. No ładnie. Muszę zarzucić wam Deus Exa w kanale Alexa Jonesa. Davy'ego Jonesa, tego z piratów Skala Ibów? Czy jakoś tak? Łódka! Łódka, albo czy gejotka? Bo dzisiaj nazywa się gejotka. Jeszcze mu się świecą, te kurde. Jezu, ta gejotka jest piękna. Jezus, nie. Właśnie po takie rzeczy żyję. Na taką grę czekałem. Ktoś ty kupił. To jest taki... Wiesz... Jak się spotyka gej z płotką, to powstaje gejotka. O! Red Dead Redemption and the Nightmare też jest jednorożec. To jest płotka LGBT. A mógł kupić zakończenie gry. To można kupować zakończenie gry? To kupię sobie za prawdziwe pieniądze, walutę z gry. No to trzymaj się, my zdrajco. A, bo to jest taki statek, który pływa. No dobra. No ale takie mikrotransakcje są akurat spoko. Gorzej się są, musisz kupić, tak jak Asura zbiera w zakończenie, zapewnie pieniążki. Jeśli musisz kupować rzeczy, dzięki którym dalej gry nie przejdziesz, to też jest problem. Ale takie to tam. Wiecie, to tam pal licho jeszcze. Jezu, 16:15, dobra. To odblokuję tego pytajniczkę i chyba skończę Assassina na dzisiaj. Jeśli chodzi o Assassina. Bo tak to jeszcze odpalimy coś z PS4 w końcu. Łódź byłaby szybsza, wiem. Okej, bo w sumie nigdy nie byłem Apache, że jakiś u mnie jest też. Cześć. Zawieźć mnie? Pożycz! Pożycz!
Ej, faktycznie, pożycz. Ej, no fajnie, pożycz. Zakończ, oddaję, ale... O rany, jak przemokłem. Te patrzcie, ja wysycham. Widzieliście, jak ta tkanina wysychała? To jest prawdziwy quality gaming, a nie jakieś bataliony. Czy bataliony, jak się zmoczycie, to wam to wyschnie na słońcu? I będziecie widzieć, jak to wysycha stopniowo? I czy w batalionie macie takiego orzeła? No nie macie. To jest lepsze. Dobra.